Witam Was serdecznie. Dzisiaj temat, który pewnie pojawił się w każdym warsztacie, czyli ramki na zdjęcia. Ale żeby to nie były jakieś takie proste ramki, to trochę powymyślam. Zapraszam na film. Cóż takiego powymyślam? Trochę klejenia. Chodzi mi o to, żeby skleić samo drewno, z którego będą wykonane te ramy, z dwóch, trzech gatunków, takie wiecie, trochę zabawa z mieszaniem gatunków i z uzyskaniem kilku kolorów, no bo o to tutaj chodzi. Mam sapeli i coś, czego Wam nie powiem, jak się nazywa. A to dlatego, że po prostu zapomniałem. Słuchajcie, wyleciało mi to z głowy, ale przypomnę sobie spokojnie. Kolejne odpady. Tak naprawdę to było użyte jako spód, nie jako spód, jako wierzch palety. Przyjechały jakieś do szwagra rzeczy i to było użyte na palecie. Po wyciąganym gwoździe można to użyć. Naprawdę rewelacyjnie to wygląda. Także muszę to teraz w takim razie trochę porozcinać i przygotować do klejenia. Później klejenie i dopiero później zabawa z frezowaniem i złączeniem tego w ramę. No więc idziemy na maszynę. Na początek przepuszczę sobie te grubsze deski przez grubościówkę. Wyrównam z dwóch stron, później to cieńsze i dopiero później na piłę. O, dzieci się bawiły nausznikami. Teraz trochę cięcia na pile. Ta jedna deska, muszę ją najpierw skrawędziować, a później dociąć wszystkie trzy na równą szerokość. Tutaj patrzę, że ta najwęższa listwa ma 45, o więc tam 43-44
milimetry i rozetnę wszystko na tą samą szerokość. Mamy już to wszystko porozcinane. No i teraz mogę jeszcze wyrównać, na przykład na wyrówniarce czy na grubościówce, te krawędzie czy te powierzchnie do klejenia. Ale tak to mniej więcej będzie wyglądało. Czyli jeden ten ciemny gatunek w środku i na zewnątrz dwa jasne paski. Także może jeszcze wszystko przyjadę czy tam, gdzie było piło rozcinane, przyjadę to jeszcze na grubościówce. W sumie tak patrzę, że te cięcie na pile jest na tyle czyste, ale dobra, jak już jestem, to zrobię tak, jak być powinno, czyli te miejsca do klejenia jeszcze raz na wyrówniarce, czy na strugarce. Tutaj przepuszczę po prostu przez grubościówkę i będzie dobrze. Rzecz ostatnia na dzisiaj to klejenie. Tutaj już sobie ustawiłem belka pod spodem. Tutaj mamy grubość tych wszystkich ramek. Belka u góry. No i elegancko, jak to docisnę, to się mi to zmieści w prasie. No tutaj muszę jeszcze pokombinować tak naprawdę, bo one są na tyle wąskie, że lepiej, żeby jednak to było tylko na dwóch. Wtedy mogę oprzeć to wszystko elegancko do tych słupów pionowych. No i tak to też pewnie zrobię. No więc teraz chwila zabawy z klejem. Tutaj może tylko jeszcze jedna ważna rzecz. Chodzi o dobór kleju. Te gatunki egzotyczne mają na tyle, są na tyle tłuste,
że zwykłe te kleje wodne na pewno nie zadziałają tak, jak powinny. Więc poliuretan i one sprawdzają się naprawdę fajnie przy tych gatunkach egzotycznych. Więc no teraz chwila zabawy w klejenie. Tym sposobem ja kończę pracę na dziś. Moja klejonka się skleja. Już widać, że klej zmienia swój kolor, czy też swoją konsystencję z tej takiej bursztynowej. Już się zaczyna pienić, więc tutaj jest ciepło. Na pewno się to do jutra idealnie sklei. Także czas na chwilę odpoczynku, a jutro dalsza część. Się skleiło. Dzień kolejny. Mogę to w końcu rozebrać. Jak widzicie, klej nieźle powyłaził. Ale nie żałowałem go, więc... Tak to wygląda. Źle się to przyczepiało. Drugie. No i trzecie. Teraz chwilę na falbanek, obskrobać to, a później znowu strugarka, żeby idealnie to wyrównać. Chwila skrobania. Usunę trochę tego kleju. Teraz na strugarkę. Dzisiaj strugarka już się trochę napracowała. No ale jak jest wszystko poustawiane, to lecę dalej. No i teraz mogę zebrać i z jednej strony, i z drugiej. I będę miał idealnie równe. Prawie że finalny produkt. Wszystko mam już wyrównane. Wygląda to naprawdę nieźle. Muszę przyznać. Co dalej? No, trzeba zacząć myśleć w takim razie o
frezowaniu czy to jakichś kształtów, czy to wybrania pod szybę i jakieś usztywnienie od tyłu. Także teraz frezarka.